Wyprzedaż Lambosów, WNFS-ów. Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Wyprzedaż Lambosów w NFS World. Wow. Dawno jej nie było. I co my tu mamy? Co właściwie warto kupić z tej rotacji, tak? Przepraszam, nie rotacji, tylko wyprzedaży. Mamy za chyba minus 40% samochody, które chyba są najbardziej seksowne na świecie. Lamborghini, moi drodzy. Sesto Elemento. 4400 boostów normalnie jest za 8000... Ej, 8800 jest? Czy to by znaczyło, że jest 50% zniżka? Jeśli tak, to naprawdę bardzo opłaca się Sesto Elemento kupić. Z tego powodu, że jest to rzadki samochód, świetnie przyspiesza i ma słabe nitro w zasadzie. Ale kurczę, pokochacie ten model za osiągi, naprawdę. Jest świetne. Chociaż gorzej przyspiesza niż na przykład Nissan Skyline Nismo. Ale wow. I tak robi niezłą robotę. Lepiej skręca niż Nismo. O, to jest zdecydowana zaleta, więc kurczę, no moim zdaniem kozak. I tym bardziej, że dla mnie atutem jest tutaj brak mocnego nitra, więc wszyscy spamerzy oczywiście omijają ten samochód z daleka, ale wygranie ze spamerem Lambo Sesto Elemento to jest niesamowita przygoda. Dobra, mamy tutaj kolejnego Lambosa, czyli Reventona. Świetnie trzyma się drogi, naprawdę. Przyspieszenie nie jest w tym samochodzie najlepsze. Ale prowadzenie i prędkość maksymalna to zdecydowany atut. Za 4000 boostów moim zdaniem bardzo fajna okazja. Jeśli ktoś, komuś się podoba ten Lambos, to korzystać. Tutaj mamy Super Veloce. Multilago Super Veloce. Ten samochód jest bardzo podobny do Reventona, z tym, że posiada lepsze przyspieszenie, mniejszą prędkość... W ogóle nie jest podobny do Reventona, nie wiem co ja gadam. Ma lepsze przyspieszenie, gorzej trzyma się drogi i mniejszą prędkość maksymalną, czyli jest odwrotnością Reventona. Czy ta przyczepność do podłoża, to jest kwestia sporna. Tutaj mamy naprawdę fajne te prowadzenie, ono nie jest takie sztuczne jak w Reventonie. Ten Reventon moim zdaniem trochę za mocno trzyma się tej drogi, przez co ten kąt skrętu nie jest za dobry i ciężko wejść w te zakręty. O. A tutaj naprawdę samochód prowadzi się fajnie i można się nieźle nim pobawić w Wordzie. Gorąco polecam, 3250 boostów, jak najbardziej polecam. Roadster, wiecie chyba już wszystko o Roadsterze. Jest to samochód za kasę z gry, więc nawet na... Znaczy, który rotuje za kasę z gry, tak? Więc nie opłaca się go kupować za boosty, skoro za jakiś czas i tak będzie za kasę z gry. Tak samo LP640, Miura. Miura też jest, gdzieś tam chyba rotuje? Rotuje, już była chyba w rotacjach. Samochód świetnie się prowadzi, znaczy ma bardzo dobry skręt, jest mega stabilna w ogóle. Nitra nie ma, przyspieszenia nie ma. Spider ładnie wygląda, fakt, ale jest, nie wiem, 1000% gorszy od Miury, powiedzmy, jest droższy. Nie polecam, nie polecam, naprawdę słaby samochód. To jest jak stare Gallardo. Może troszeczkę lepiej skręca i tyle. Absolutnie nie polecam obu tych modeli. Valentino Balboni. Zdecydowanie zajebiaszczy samochód. Świetnie się prowadzi, nieźle przyspiesza, ma tylko słabe nitro. Ale jeśli to wybaczycie Valentino Balboni... Wow. To jest po prostu drugie Sesto Elemento z nieco gorszym, powiedziałbym, przyspieszeniem. Ale naprawdę robi robotę na takich wyścigach jak Waterfront. Wow, to jest po prostu wow. Estoke też mamy za IG, mieliśmy za IGC właściwie w weekendzie, tak, jako IGC Special. Także o tym samochodzie już też coś wiecie, a jeśli nie wiecie, to obejrzyjcie odcinek IGC Special. Dowiecie się więcej o tym właśnie Lambosie. Mamy tutaj Diablo, które też rotuje w rotacjach IGC. Mamy tutaj Countacha, który jest, który rotował już chyba, był też w rotacjach. Z tym, że Diablo, co tutaj? Aha, tutaj mieliśmy dobre przyspieszenie, dość dobre, nie najlepsze, nie wiem, jakieś tam wykokszone, tylko po prostu takie... Takiego samochodu by porównać. No nie wiem, dobre po prostu, fajnie się tym samochodem jeździ. Na klasówce Road 55 w klasie B naprawdę radzę sobie świetnie. Porównałbym do Forda GT40, z tym, że Lambo nie trzyma się dobrze drogi, tak jak Ford GT40. Więc
Mówiłem już, że słabe nitro ma? Chyba tak. Aventador! Został Aventador. Najlepszy samochód w tej promocji. Sesto Elemento jest o 440 boostów tańsze, ale Aventador to jest jeden z najlepszych samochodów w Wordzie, także w klasie S możecie nim wygrywać. Ja, żeby wam to zademonstrować, jego moc, nawet mam swoją tu wersję i sobie pojedziemy kawałek. Jakiś tam wyścig, nie wiem co pojedziemy. Co teraz jest S? Heritage and Diamond. O, to się fajnie jedzie. Pojedziemy singla, bo tak. Moimi przeciwnikami są Carrera GT. Au. I lecimy. Zobaczcie jak pędzę. Czyli tak, mocne nitro. Prowadzenie jest dziwne, naprawdę. Jeśli nie włożymy tutaj dobrych części, to zginiemy. Zapomnijcie w ogóle o wkładaniu tutaj czerwonych części na prowadzenie. Absolutnie odradzam. Na prowadzenie tylko i wyłącznie żółte części, które mogą jakkolwiek wpłynąć na model jazdy tym samochodem, który jest piekielnie trudny i trzeba się go nauczyć. To jest jedyna wada Aventadora, ale jeśli to okiem znacie, to będziecie lepiej skręcać niż McLaren F1 elitarny. Tak jest. To możliwe w Aventadorze. Tylko trzeba się tego nauczyć, a to nie jest proste i ścieżka do tego jest wyboista. Ja naprawdę wyrwałem sobie sporo włosów, żeby nauczyć się jeździć tym samochodem. I doszedłem już do takiej wprawy, że walczę z Zondą Cinque, z McLarenem F1 na klasówkach w klasie S. I czasami zdobędę nawet drugie miejsce. A przeważnie mam pierwsze. Żartuję, nie jest aż tak dobrze. Także naprawdę, o, 361 km na godzinę. Ja tu mam jakieś ultrasy. Naprawdę nieźle sobie już ten samochód tunigowałem. Nie wsadzałem tu byle czego. Żółte części są kluczem do wygrywania w tym samochodzie. Absolutnie zrezygnujcie z wkładania. Włóżcie tu chociażby z części ze sklepu. Te uliczne, najsłabsze, byleby były żółte. Absolutnie odradzam wkładania tu czerwonych części. Samochód zacznie być nadsterowny, zacznie was wykręcać do góry nogami. I tak dalej, do góry nogami. 360 stopni będziecie robić na każdym zakręcie, tyle wam powiem. I co jest jeszcze kiepskie w Aventadorze? Słabo ląduje, dlatego nie nadaje się w ogóle na tą trasę Heritage and Diamond. Teraz jakoś mi się udało, a i tak było kiepsko. Taki CCX, nie, Agera by tu świetnie przeleciała. Agera to leci, wuuu! Przeleciała przez te wszystkie skocznie jednym skokiem. Aventador niestety sobie z tym nie radzi i przy lądowaniu jest kiepsko, strasznie dużo prędkości traci. Żółte części, jak widzicie, myk myk. I dałem niebieskie na przyspieszenie, ale nie wiem, czy to jest dobrze na osiągi. Czy to dobrze. Niebieskie mam też opony. Może powinienem wrzucić tutaj sobie żółte, ale chyba nie miałem. O tak. Więc tak to wygląda. Naprawdę polecam ten samochód. Statystyki ma wysokie, więc super. Statystyki niewiele tutaj mówią. Wiecie o tym, prawda? W grze w Wordzie niewiele statystyki mają znaczenia. No. Więc tak wygląda ta wyprzedaż. No, moim zdaniem bardzo fajna sprawa dla osób, które nie posiadają chociażby unikalnego Sesto Elemento czy Aventadora na fajnej promocji. Polecam serdecznie te samochody, które wymieniłem, a tymczasem bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie, pa pa.